10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sponsorem głównym kanału Zero jest Racket Jobs, twój portal z ogłoszeniami pracy. Dzień dobry Państwu, witajcie serdecznie. To jest trzecie śniadanie w kanale Zero i program realizujemy w restauracji Oficyna dzięki uprzejmości firmy NAK, która jest producentem oraz dystrybutorem urządzeń ogrodniczych i elektronarzędzi. I zapraszamy serdecznie, to jest Pałacyk Rozalin pod Warszawą, można tu wpaść, dużo zieleni, sarenki popylają, jeszcze pogoda ładna, można coś zjeść, jak my skończymy oczywiście. Także zapraszam serdecznie. A ze mną... przy stole i bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia, chociaż pewnie każdy na swój sposób czuł dyskomfort, o czym zaraz pogadamy. Monika Jaruzelska, Łukasz Warzecha, Cezary Łazarewicz, Dominika Siedlicka. I mamy tematów sporo do pogadania o tym, co się dzieje w polskiej polityce, ale właśnie chciałem zacząć od sprawy bynajmniej nie osobistej, bynajmniej nie towarzyskiej, bynajmniej nie środowiskowej, a mianowicie... W mojej banieczce po ogłoszeniu składu sporo fajnego szamba się wylało, jak mogę zapraszać tak straszne postaci jak Monika Jaruzelska i Łukasz Warzecha. Z kolei, jak sobie czytałem wcześniej komentarze bardziej na kanale Zero i w okolicach kanału Zero, to jak tak porządny człowiek jak Krzysztof Stanowski może zapraszać takiego komuszego pomiota tuskowego celebrytę jak Muła? Jak można rozmawiać z Dudą, który powinien siedzieć w więzieniu, a nie jakieś wywiady robić? No, Perejrze już nie wspominam. Trochę kpię, ale wcale nie kpię, ponieważ każdy z was dostał w swojej banieczce komentarze na ten temat. Więc chciałem porozmawiać, zacząć od tego, a jednocześnie, to jest istotny wątek, jest na przykład pytanie, z kim ty rozmawiasz, Monika, w swoich programach i że jak w ogóle można z takimi ludźmi rozmawiać. Wątek zaraz pociągniemy. Więc chciałem was zapytać o granice rozmowy. Z kim można rozmawiać, w jakim, a z kim nie można. Dobra, nie będę przedłużał, wiecie o czym mówię. Kto zaczyna? Ja chciałem powiedzieć, proszę, że u mnie... Jeżeli można mówić o jakiejś banieczce mojej, nie wiem, czy można, ale komentarze po tym, jak pokazałem skład dzisiejszego spotkania, były właściwie wyłącznie pozytywne, że bardzo dobrze właśnie. O, to obejrzę, rzeczywiście ciekawe, różnorodne. A pytanie, z kim można rozmawiać, no to zależy, o jakim typie rozmowy mówimy. Prywatny przedsiębiorca, który prowadzi kanał, tak jak tutaj to jest, no to sam sobie wybiera, z kim chce rozmawiać i od niego to zależy. W tym wypadku od ciebie zależy, no ale też od właścicieli kanału Zero, na kogo się zgadzają. Domyślam się, że linia myślenia jest taka, że więcej różnorodności to jest to, czego dużej liczbie ludzi brakuje. I dlatego warto takie rozmowy robić. A skoro wspomniałeś o rozmowie z panem prezydentem Andrzejem Dudą, no to ja tu w ogóle nie mam wątpliwości. To znaczy z osobami takimi jak pan prezydent, pan marszałek Sejmu, pan premier po prostu się rozmawia, niezależnie od tego, jaki się ma do nich indywidualny stosunek, bo to są wysocy urzędnicy państwa polskiego. To oni czasem nie chcą rozmawiać z tymi, którzy obawiają się, że im nadepną na odcisk. Natomiast ja nie mam z tym absolutnie żadnego problemu. No, pan prezydent jest osobą, można go nie lubić, można go krytykować, można uważać, że nie dorósł do tej roli, ale po prostu się z nim robi wywiad. Tu w ogóle nie rozumiem jakichkolwiek wątpliwości.
Dominika Sitnicka. Ja chciałam tylko dodać, bo jak pan redaktor powiedział, że to pan prezydent czasem się nie zgadza na różne wywiady, no to jest klasyk, przecież przez wiele, wiele lat mnóstwo redakcji miało problem, w tym i nasza, kiedy występowaliśmy o wywiady z premierem, z prezydentem, no po prostu jesteśmy ignorowani, no nie jesteśmy wygodni, tak? Więc ja tylko mogę pozazdrościć, że komuś się udało tak od razu załatwić wywiad na takim szczeblu. A jeżeli chodzi o rozmawianie z różnymi, no ogólnie powiedzmy kontrowersyjnymi postaciami, no to powstaje pytanie, po co z nimi rozmawiać? Bo to nie jest tak, że warto dawać platformę każdemu po to, żeby mówił sobie cokolwiek, no bo rzeczywiście są osoby takie, które czy posługują się mową nienawiści i to jest, warto jednak dawać temu jakoś odpór, czy też na przykład szerzą różnego rodzaju propagandy, w tym również te bardzo niebezpieczne, zwłaszcza w takim kontekście, kiedy mamy wojnę zaraz przy granicy. I tak, i to jest właśnie taki zarzut, który usłyszałam wielokrotnie, kiedy zobaczyli odbiorcy w mojej bańce, że będzie tutaj Monika Jaruzelska i to jest zarzut, z którym ja się zgadzam, muszę powiedzieć, że naprawdę uważam, że sposób, w jaki pani rozmawia z tymi osobami, też w ogóle, że zaprasza pani kogoś takiego jak Wojciech Olszański do rozmowy, to jest osoba, która jest... Tak zwany jaszczur. Tak zwany jaszczur. No można się pośmiać, bo on funkcjonuje niby memowo. Ty się nie śmieję, ale to jest, ludzi go kojarzy wiem, jako jaszczura. Ale to jest osoba niebezpieczna, która grozi ludziom, grozi i osobom publicznym, i też osobom prywatnym. Ale groził innych... komuś w tej rozmowie u pani no Moniki? Właśnie. Bo, przepraszam. Ja powiem jedną rzecz. Chodzi mi bardziej o to. Łukasz, daj mi dokończyć Dominice tak. I oddaję głos. Obejrzałam tę rozmowę i mój główny zarzut jest taki, że po pierwsze pani tam nie zadaje mu pytań, nie konfrontuje go z tym, co on opowiada. On opowiada naprawdę zupełnie szalone rzeczy. I chodzi o to, że różni odbiorcy, których pani ma na kanale, oglądają to, nie mają jakichś takich narzędzi, dzięki którym by mogli zweryfikować, skonfrontować się z tym, co oni tam słyszą i przyjmują to później jako za dobrą monetę. Różne takie historie, no nawiążę już od razu, chodzi przede wszystkim o tę historię z propagandą rosyjską. On tam po prostu wiadrami wylewa różne teorie o tym, że po prostu NATO jest tutaj agresorem, że Rosja się tylko tak naprawdę broniła, że my tutaj zaraz będziemy mieć wojnę, bo Stany Zjednoczone tak naprawdę chcą do tego, próbowały zrobić przewrót w Rosji, więc my tutaj będziemy za chwilę umierać tylko dlatego, że USA się coś uwidziało. To są po prostu rzeczy, to jest ten rodzaj propagandy, która jest propagowana przez Rosję, żeby usprawiedliwić tę wojnę. No tak, no. Może dwa też... słowa, zanim pani Monika odpowie? Pani Monika się zgodzi? Oczywiście. A te dwa słowa, to Dominika, to Łukasz Warzecha, potem Monika tak. Jaruzelska i... Ja największy problem z tych rozmów, które pani Monika do tej pory zrobiła, miałem z rozmową z Jerzym Urbanem, którego uważałem za postać po prostu z gruntu złą. Ale... I tak uważam, że jako świadka historii należało go przepytać, a kompletnie już przekonało mnie do tego to, że później Antoni Dudek na swoim kanale użył fragmentów tej rozmowy, opowiadając o Jerzym Urbanie. Czyli było to wartościowe historycznie źródło. Natomiast do tego, co pani Dominika mówi, no to są takie cenzorskie zapędy. Znaczy, no mamy wolność słowa, mogą różne poglądy, nawet te, z którymi się skrajnie nie zgadzamy, funkcjonować w sferze publicznej, a modele dziennikarstwa też są różne. Jest model konfrontacyjny, którego ty, Marcinie, tu szczęśliwie na razie przynajmniej nie prezentujesz, taki model Moniki Olejnik, czyli dziennikarz, który wchodzi w rolę przedstawiciela jednego poglądu i się kłóci ze swoim gościem w imię jedynie słusznych racji, a jest też model bardziej wycofany, który prezentuje w moim przekonaniu pani Monika, albo który zaprezentował w trakcie wywiadu z Putinem Tucker Carlson. Teraz możemy się zapytać, zadać sobie pytanie, czy ten wywiad powinien był się odbyć, czy nie. No pewnie pani Dominika powie, że nie, bo to straszny dyktator i tak dalej, ale my się z tego wywiadu paradoksalnie... Pani Dominika zaraz odpowie, ale... Tak, ale my się z tego wywiadu paradoksalnie całkiem dużo dowiedzieliśmy. Nikt poza Tuckerem Carlsonem nie zrobił z Putinem wywiadu od wielu lat z zachodnich mediów. Więc nie rozumiem tych zastrzeżeń. Monika, a ty Czarek, rób notatki, bo będziesz miał dużo wątków do odniesienia się. Monika, proszę. A, przepraszam, mogę dorzucić, zanim tak, powiesz? Jasne. Bo napisał do mnie w nocy znajomy, dziennikarz, też zainteresowany wschodem, co tu jest istotne. Spytaj, proszę, panią Jaruzelską o to, czemu co drugi z jej gości to naziol i antysemita i czemu żadnemu nigdy nie zadała trudnych pytań, nawet jak sobie perorowali o mordzie rytualnym, jak to czynił na przykład Brown. Rola bywa u niej regularnie. Marcin, rola. Proszę.
Czy mam się odnieść do tego SMS-a, czy do twojego pytania? No dobrze, czy do tego, co pani powiedziała? Po trochu do wszystkiego. Tak, to przede wszystkim, żeby też pani nie poczuła się zlekceważona, ale ja też chciałam do swoich widzów powiedzieć, że, ale też do państwa, trochę dosyć mam właściwie tego tłumaczenia się. Tak? Znaczy, całe moje życie to było tłumaczenie się za generała Jaruzelskiego, teraz głównie za Grzegorza Brauna i za ten wywiad, czy też za Jerzego Urbana. Ja takie dziennikarstwo, jakie uprawiam, będę dalej uprawiała. I co jest dla mnie najważniejsze, to że ja chcę mieć takiego widza, że on sam wyciąga wnioski, że ja mogę być bardziej aktywna w tym momencie, kiedy mam gościa, który też komunikuje się w taki sposób, że potrzebuje, żebym ja coś mówiła, że on odpowiada i wtedy jest inny rytm. Jeżeli mam gościa, który lubi monologować, to ja go chcę pokazać, że nie jest to ktoś, kto jest skłonny do dialogu, tylko właśnie monolog jest formą jego wypowiedzi. Ja takim staram się być lustrem dla gościa i to, żeby widzowie go zobaczyli w takiej jak najbardziej naturalnej sytuacji. Żaden człowiek, kiedy jest w jakiś sposób tak od razu kontrowany, nie pokaże się do końca. My wtedy się pokazujemy, kiedy dostajemy na to przestrzeń. A ja liczę na takiego widza, który to zauważy. I tak jak pan redaktor powiedział, dziękuję bardzo za te słowa. Ja też niedawno o tym w programie u Tomasza Lisa mówiłam. Ja myślę o tym swoim programie, oczywiście, że to są pewne rzeczy, które są jakimiś aktualnościami, które się dzieją. Natomiast te sprawy za parę lat, one nie będą miały najmniejszego znaczenia. No może jedne mniejsze, drugie większe, ale może niektóre żadnego nie będą miały znaczenia. I taki program będzie mógł ktoś, kto nie wiem, będzie pisał pracę magisterską z historii, czy też bardziej z socjologii i jakie były poglądy w takich i w takich latach, jakie były najczęściej dyskusje i złożenia. Bo nikt z państwa, właśnie z takich osób, jak właśnie pani mówi, to zawsze jest ta taka jedna narracja, nie pokazujecie osób, że najczęściej, jeżeli przyjdzie ktoś o bardzo konserwatywnych poglądach albo właśnie poglądach takich jak Grzegorz Braun, to następnym gościem będzie pan Jarosław Rosenbaum z łódzkiej gminy żydowskiej. I on będzie się wypowiadał. Kiedy będzie ktoś o konserwatywnych poglądach związanych z obyczajowością, pojawi się Bart Staszewski. Albo osoby, młode osoby, niebinarne, które są przed ewentualną tranzycją. W związku z tym zestawianie takich osób. Tylko że nikt nie ma pretensji, i to właśnie jest dziwne, że nikt nie ma pretensji, jeżeli przychodzą te osoby bardziej, no można powiedzieć, światopoglądowo, obyczajowo, bardziej z lewej strony, no poza takim powiedzmy jak Jerzy Urban. I ta prawa strona w jakiś sposób to przyjmuje. A z drugiej strony właśnie, jeżeli przyjdzie Grzegorz Braun, no robi się z tego wielka rzecz. A dla mnie, co jest też bardzo ważne, no rozgadałam się, no ale tutaj to ważny temat się zrobił. Dziś miałem. Tak. Ważny. Czarek się nie odezwy. O właśnie, przepraszam, to już. Nie muszę. Spokojnie, to wystarczy. Poważnie, Monika. A najważniejszą dla mnie rzeczą to jest zrozumienie dlaczego, bo dzisiaj wydaje mi się, obojętnie jaką mamy informację, czy telewizyjną, czy też jest to informacja internetowa, to my mamy bardzo dużo szczegółów, informacji, które będą nie informacjami o faktach, tylko już interpretacją ich tą i jeszcze bardzo, bardzo emocjonalną. Natomiast nie ma podstawowego pytania, które powinno być początkiem każdej rozmowy, dotyczące jakiegoś zagadnienia, dlaczego? I to pytanie u mnie zawsze pada, w takiej czy w innej formie. I widz uważny, widz, który nie jest od razu nastawiony a priori, że ja tego oglądać nie będę, albo to jest takie i takie, on to zobaczy. I do takiego widza ja swój
program kieruje. Także przyjmuję oczywiście z pokorą pani opinie. Takich opinii jest też sporo, szczególnie w mainstreamie na ten temat. Ale nic się nie zmieni. Dużo wątków. Dam Dominice powiedzieć. Czarek, pamiętam o tobie. Ale ja jestem bardzo zainteresowana. Ale ty chyba jedyny przy tym stole dostałeś nagrodę Nike, to wiesz, to musimy jakoś się odegrać na tobie. Dobra. Na koniec będziesz mógł podsumować. Dominika. Po prostu. Czarek. Jest kilka wątków, które chciałbym poruszyć. Po pierwsze, uważam, że nieuczciwe jest porównywanie różnych aktywistów, którzy działają na rzecz praw osób LGBT i ich działalność publiczna polega na tym, że publicznie wnioskują o to, żeby mieli prawo, nie wiem, do związków partnerskich czy małżeństw. Zestawianie tego, proszę zobaczyć, tutaj na drugim biegunie mamy Grzegorza Brauna, który mówi, że gejów trzeba batorzyć, że Żydzi to są sataniści i mordy rytualne uprawiają. No to nie jest tak, że to są dwa takie same stanowiska, tylko po prostu... Pani redaktor, niestety nie przerywam u siebie w programie, natomiast teraz ale teraz jest pani to debata. Przerywa. Teraz przerywam. U siebie w programie przerywam. Natomiast tutaj, ponieważ pani zmanipulowała moją wypowiedź i powiedziała pani, że ja zestawiłam Grzegorza Brauna z osobami trans czy z osobami... Nie, powiedziałam o osobie z gminy żydowskiej Jarosławie Rosenbaumie. I to było zestawienie. Natomiast osoby ale to potem mówiłam... Ale to jest to samo. To jest to samo. Zestawia pani osobę z gminy żydowskiej, która... zestawia pani Żyda z kimś, kto mówi, że Żydzi rządzą światem i po prostu i uprawiają mordy rytualne. No wydaje mi się to naprawdę... nieuczciwe. Ale wie pani o tym, że z konserwatywnego punktu widzenia te osoby, o których pani mówi z takim podziwem, głoszą poglądy skrajne albo trudne do zaakceptowania. To z pani punktu widzenia to wygląda tak, że tego się nie da porównać. Jeżeli staniemy obok, jeżeli pani zdoła wyjść ze swojej bańki, to pani zobaczy, że absolutnie można. Że to są rzeczywiście pewnego rodzaju dwa bieguny. Tylko pani się wydaje, że jedni są w centrum, a ten drugi jest na skraju. Skoro jesteśmy przy konserwatystach, kilka dni temu rząd grecki, który jest rządem prawicowym, konserwatywnym, oni tam teraz wprowadzili małżeństwa jednopłciowe i tam polecam bardzo posłuchać sobie, co mówił premier tego kraju, który jest premierem prawicowym, tak jak już powiedziałam, że o co chodzi, że on by chciał, żeby wreszcie konserwatyzm w Grecji był taki jak konserwatyzm na Zachodzie, czyli nie odmawiał różnych praw innym osobom, ponieważ niczego to nie umniejsza osoby heteroseksualnym. To nie jest zagrożenie. Chodzi mi tylko o to, że pan... Grzegorzem Braunem. Na razie nie, no bo po prostu poruszyliśmy teraz wątek, czy konserwatysta... PiS też mówi o sobie, że jest prawicową partią, a tak naprawdę jest socjalistyczną partią. Dobrze, to jest jeszcze inny wątek. Nie, zakrzyczeliśmy panią, to fakt, przepraszam. Dobrze, zostawmy na razie ten konserwatyzm. Chodzi mi po prostu o to, że są różne modele konserwatyzmu i ten, o którym pan mówi, że taki konserwatyzm, który uważa prawa osób LGBT za jakieś zagrożenie, to jest taki konserwatyzm schodzący. Ale to jest poboczny wątek tego wszystkiego. Ja chciałam wrócić do jeszcze jednej rzeczy. Mówiła pani też, że zaprasza pani różne osoby z lewej, z prawej strony. No jednak jak się spojrzy na to, jaki jest wolumen skrajnej prawicy, która u pani gości, to jest jednak zdecydowanie przeważa. Druga rzecz to też to, tak jak pani powiedziała, że zapraszam, żeby ktoś, nie wiem, poopowiadał i sam obnażył swoje poglądy. No tylko, że jak się zajrzy w komentarze pod wywiadem z Grzegorzem Braunem, czy pod wywiadami, nie wiem, z Wojciechem Olszańskim i tak dalej. Tam po prostu zgromadziła pani widzów, którzy należą do tej bańki skrajnie prawicowej i oni są po prostu świetnie zadowoleni, że wreszcie ktoś mówi jak jest, nie tak jak w tym złym mainstreamie, ktoś da się wygadać Grzegorzowi Braunowi, opowiedzieć o tych mordach rytualnych, o tych spiskach żydokomunistycznych i tak dalej, i tak dalej. To nie jest audytorium, które podchodzi krytycznie do tego, co ci ludzie tam mówią i też nie mają takiej szansy, żeby zobaczyć coś, no jakiś rodzaj konfrontacji. I jeszcze jedna rzecz, o której chciałam tutaj powiedzieć. Tak jak właśnie powiedziałam, że bardzo pani skręciła w tę stronę skrajnej prawicy i też takiej prawicy prorosyjskiej. I wydaje mi się, ostatnio, tak jak odmówił pani Zbigniew Parafianowicz tej rozmowy, ja się nie dziwię, no bo też to jest takie występowanie w charakterze listka figowego. Na jednego Zbigniewa Parafianowicza tam przypada po prostu mnóstwo jakichś prorosyjskich różnych działaczy. I
to, że pani w drugą rocznicę pełnoskalowej wojny w Ukrainie zaprasza Leszka Sykulskiego, człowieka, który założył kilka miesięcy temu prorosyjską partię, promował ją zdjęciem z ambasadorem Rosji. Ta partia, jej postulaty to jest wznowienie stosunków z Rosją, kupowanie ropy, gazu z Rosji, przywrócenie handlu i z Białorusią tak samo, wyjście Polski z NATO, potem jeszcze polexit. No, przepraszam bardzo, ale to jest osoba, która nawet narodowcy, nawet ludzie z ruchu narodowego uważają, że to jest prokremlowski po prostu jakiś lobbysta. Więc to jest coś niesamowitego. To znaczy, i to już nie jest... Pani uważa, że poglądów takich osób nie należy prezentować, tak? Można je prezentować, ale jeżeli... Bo pani jeszcze nie opublikowała tego wywiadu. Ale tego nie zrobiłam, więc ja nawet nie wiem... To jeżeli pani zamierza nadal robić ten wywiad z Leszkiem Sykulskim... Czyli mówimy o sytuacji, która nawet nie zaistniała, ale pani już ma zdanie. Ale już robiła pani wywiad z nim rok temu, czy tam, nie wiem... Dwa lata temu. No dobrze, ale chodzi o to, że sposób, w jaki pani przeprowadza te wywiady, nie konfrontuje pani tych swoich bohaterów w jakikolwiek sposób z tym, co oni mówią, jakie mogą być konsekwencje tego, jakie poglądy oni promują, a to są naprawdę niebezpieczne rzeczy. No po prostu sprawia, że pani promuje ich narrację. Rozumiem. Jest taki, taki obraz Jana Matejki, wyrok na Matejkę, którym Matejko się poskarżył, że go tam krytyka zlinczowała. Można ten obraz w Muzeum Narodowym w Krakowie zobaczyć i zaczyna mi to przypominać taką sytuację. Jakiś sąd nad panią Moniką robi. Ale to jest... Przepraszam, czy mogę coś powiedzieć? Nie jest sąd... Cezary. Nie. Już daj, tak, Cezary, dostajesz. Broń Boże, nie jest intencja moja. Twoja. Sądu. No po prostu obecność Moniki wywołuje emocje i komentarze i jakby... Trudno byłoby obejść, udając, że nie ma... A skorzysta na tym Krzysztof Stanowski, któremu bardzo gratulujemy. To pani kanał chyba też, mam nadzieję. Słucham, nie wiem. Tak. To dajmy głos panu Cezaremu. Ja mam bardzo nisko zawieszoną poprzeczkę, ponieważ rozmawiałem z ludźmi, z którymi nikt nie chciał rozmawiać. Gadałeś z Urbanem, kiedy nikt nie gadał z Urbanem. Nie, z Urbanem właśnie nie wzniosłem się nad swoją... O Urbanie zaraz, ale rozmawiałem na przykład z Januszem Walusiem, który dokonał strasznej rzeczy, zamordował z powodów politycznych swojego przeciwnika politycznego, z którymi się nie zgadza. Ale chciałem się dowiedzieć, dlaczego on to zrobił. I myślę, że w takiej rozmowie, która trwa, nie wiem, kilkanaście godzin pod różnymi postaciami w więzieniu i przez telefon i nie wiem, z jego rodziną, można się zbliżyć do prawdy. Ale gdybym ja z nim zrobił taką rozmowę na głównym kanale telewizyjnym, nie dowiedziałbym się niczego, ponieważ to byłaby jego kreacja. I on by przedstawiał argumenty, które w ciągu, nie wiem, 10 czy 15 minut pewnie by się dobrze do tego przygotował. Może by pracował nad nim jakiś specjalista od PR-u. I w takiej pracy reporterskiej w zasadzie mogę z każdym rozmawiać i jestem wtedy słuchaczem. Ja się nie muszę z nim konfrontować, ja nie muszę dbać o to, żeby ten mój widz, bo ja go nie mam, uwierzył w ten przekaz. Ja chcę się dowiedzieć, co ta druga osoba myśli i poznać jego motywację. I to najważniejsze dziennikarskie pytanie, dlaczego. Więc jestem w stanie się wznieść ponad wszelkie urazy. Z Jerzym Urbanem się nie wzniosłem ponad te urazy, ale po prostu nie wierzyłem w to, że on może... powiedzieć mi prawdę, sam się zmierzyć z tym, co robił. To chodziło o przypadek Urbana, w której on, nie Urbana, tylko Przemyka, w której on odegrał jakąś haniebną rolę. I wydawało mi się, przeczytałem wszystko, co na ten temat powiedział i uznałem, nie, no, nawet jak do niego pójdę, to nie poznam prawdy, więc lepiej korzystać z dokumentów, które wtedy wytworzył, niż pytać się go, dlaczego te dokumenty wytworzył, bo on nie był w stanie się zmierzyć z tym. Podobnie Czesław K.
Kiszczak. Przeczytałem wszystko na temat tej sprawy i on opowiadał jakieś kłamstwa drdymały. I dać takiej osobie miejsce, w której może się wypowiadać, którym może się zjednywać, było dla mnie dość kontrowersyjne. I gdzie jest taka granica, z której, czy gdyby tutaj Grzegorz Braun siedział zamiast pani, to... To nie nastąpi, od razu powiem ci, nie, to, dlatego, że jest politykiem, nie wziął... moja granica jest tutaj... Jak... To byłaby ta granica, ale jeśli na moim fejsie piszą moi znajomi, że nie powinienem siadać przy stole, bo pani z nim rozmawiała, to nie, bo uważam, że pani nie reprezentuje jego poglądów. Dała pani mu platformę do wypowiedzenia się. Ja bym tej platformy jemu nie dał. A dlaczego? Bo ja sobie bym postawił taką granicę, z czym nie rozmawiamy, z poglądami, które nie to, że się nie zgadzamy, bo przecież przy tym stole są ludzie, z którymi się razem nie zgadzamy, a możemy wypić herbatę, porozmawiać, nie zgodzić się, skrytykować się nawzajem, ale Grzegorz Braun przekracza tą granicę przyzwoitości, czyli jest antysemitą i to chyba nie jest w jego przypadku obraźliwe. Tak samo jak Stanisław Michalkiewicz mówi, ja jestem antysemitą i on się przeciwko temu z rasistą. Człowiek, który uważa, że jak ktoś ma inny kolor skóry, to jest gorszy. I to bym stawiał taką granicę. Z kim jeszcze bym się nie chciał przy tym stole spotkać? Nie to, że ktoś ma inne poglądy, ale z propagandystami. Czyli ci, którzy biorą pieniądze w jakiejś formie za to, jakie treści prezentują. To jest cała grupa tych dziennikarzy, przepraszam, pracowników telewizji pisowskiej, którzy byli. Ja jestem bez szans, jeśli mierzę się z kimś takim, kto pracował w PR-ze na przykład dla jakiejś partii. I spotykamy się, ja reprezentuję tylko siebie i własne przemyślenia, a ten ktoś reprezentuje no, po prostu interes. No, jak... Nie ma być takiego poczucia, że to jest właśnie świetna okazja, żeby obnażyć jego mielizny myślenia, niekonsekwencje. Nie, bo... Ja bym do tego tak podszedł. Ale poczekaj. Ale trudno jest tak rozbroić taką osobę, bo ma taki socjotechniczny... No dobrze, jeśli dajesz radę, to proszę bardzo, ale większość nie daje rady. Jeśli mówisz ja to o szanuję, tym, tylko pytam jeśli, się jeśli pytasz o wywiad z Putinem, to wydaje mi się, że to jest duże ryzyko. Podejmujesz znaczy, ogromne ryzyko, jasny, Czarek, ponieważ... Ja uważam, że Tucker przegrał ten wywiad. Znaczy, on w konfrontacji z Putinem nie robię tego zapolemizować. On niczego nie przegrał, bo on nigdy nie krył, że jest prorosyjski, proputinowski, więc on pojechał do swojego guru i tam na kolanach, wiesz... Nie chcę wchodzić w te kwestie, bo to jest moim zdaniem dużo bardziej skomplikowane. Tylko chodzi mi o to, że my, jako widzowie, moim zdaniem się mimo wszystko z tego całkiem sporo dowiedzieliśmy, jeżeli uważnie słuchaliśmy tej rozmowy. Czytałem, wie pani... takie, pani Moniko, wywiady, które przetrwały przez lata. To były najlepsze wywiady. Taka książka wyszła kilka lat temu. I tam był wywiad ze Stalinem, gdzie on opowiadał, że... Nie pamiętam, to było przed wojną jeszcze. Gdzie on robił, że sam Słonimski jeździł po Związku Radzieckim i też to było nieuczciwe, wiesz co, bo jemu pokazywali kraj, który się rozwija i on w to już oszustwo uwierzył. Podobnie z tym wywiadem ze Stalinem, ja myślę, że on dzisiaj ma wartość, a wtedy nie miał żadnej wartości. Stalin tłumaczył, że socjalistyn stalinowski, który on organizuje, jest taki, że na Zachodzie nikt nie wyprodukuje odpowiednich garków dla zwykłych ludzi, jeśli jemu się to nie będzie opłacało. A w socjalizmie my te garki możemy produkować, ponieważ myślimy o człowieku. I w tym pytaniu nie padła opowieść o wielkiej czystce, a to był, nie wiem, 35, 7, no w każdym razie to było przed wojną. I no myślę, dzisiaj to możemy się z tego śmiać, a wtedy taki wywiad kreował
to, co było największym zagrożeniem dla liberalnej demokracji, że ludzie wierzyli w to, że komunizm jest jakąś alternatywą. Tylko, że pamiętaj, Czarek, właśnie który to był rok, to znaczy wtedy doświadczenie z komunizmem, oczywiście jak ktoś był przenikliwy, tak jak myśmy mieli doświadczenie wojny polsko-bolszewickiej, to myśmy wiedzieli, co się za tym kryje, my w Polsce, natomiast na Zachodzie jeszcze nie do końca wtedy wiedziano. Jeżeli dzisiaj Tucker Carlson jedzie do Putina, który reprezentuje całą mroczną historię i Rosji, i Związku Sowieckiego, i potem Rosji już po Związku Sowieckim, to myślę, że jednak zdecydowana większość widzów tego wywiadu wie już, co się za tym kryje i wie, że to jest stary kagiebista i wie, jak on do tego podchodzi. Francja, Stany Zjednoczone, to my jesteśmy doświadczeni, bo znamy, to trochę masz rację, bo znamy tak, okay. duszę rosyjską. A we Francji, w Stanach Zjednoczonych nawet ci intelektualiści uważają, że Rosja, Związek Radziecki to Bułhakow, Czajkowski, a nie... Też Bułhakow i Czajkowski. No, to prawda, tylko to rozmawiajmy z krytykami. Rozmawiajmy z Akuninem, który zaraz będzie wyjęty spod prawa w tej Rosji. Rozmawiajmy z takimi ludźmi. Dlaczego dla Tuckera nie było ciekawe porozmawianie z ludźmi, którzy tam są i mogliby z drugiej strony to opowiedzieć. Dlaczego? Ponieważ gdyby on tam przyjechał i chciał rozmawiać z Akuninem chociażby, to by mu nie pozwolono. A jak ten, za przeproszeniem, idiota chodzi po sklepach i opowiada, że one są tak dobrze zaopatrzone, to niech jest tanio, to niech jedzie do Irkucka. Oraz, że wózki, ja kiedyś... wózki sklepowe mają magnesy. Tak, tak. No jeszcze pokazywał, że jest czysto na stacji Kijowska, ja w Moskwie, to też widziałem. Ja się kiedyś Koreą Północną interesowałem i poznałem, pojechałem na zjazd przyjaciół Korei do Londynu i spotkałem ludzi, którzy przyjechali z całej Europy i opowiadali, jaki to jest wspaniały kraj. Był tam jeden z organizatorów, Brytyjczyk, Anglik, który mówił, no ja sobie tam wszystkie zęby wyleczyłem, tam jest tanio. Tylko on nie wiedział o tym, że on mógł sobie wyleczyć te zęby, żeby mnie to powiedzieć, a miliony Koreańczyków nie były w stanie. I też myślę o takim świadectwie. Gdyby tam było na tym zjeździe Korei Północnej, przyjaciół Korei, bo tak się ta organizacja nazywała, kamera, to byśmy się dowiedzieli, że to jest wspaniały kraj. Ale czy to byłaby prawda? A z drugiej strony, gdybym ja tam wstał i powiedział, to jest kłamstwo i nie róbcie tego, nie wierzcie w to, to bym dostał kopa i wyleciał stamtąd. Już, i dzisiaj nie mógłbym opowiedzieć o tych idiotach, którzy wierzą. Pamiętam teraz tytuł, ale oglądałem ostatnio dokument, nie wiem czy oscarowy czy nie, ale w każdym razie kapitalny dokument między innymi o tym, o tej strukturze poparcia dla Korei Północnej w świecie zachodu. Tam jakiś nieprawdopodobny hiszpański kombinator. To jest nie kombinator, to Alejandro, którego ja osobiście poznałem, który chodzi w mundurze, który ma stanowisko ministra koreańskiego rządu i który reprezentuje interesy w Korei. Ja też przecierałem oczy ze zdumienia, mówię, przecież to nasz Alejandro, który mówił nam o tym, że trzeba tą przyjaźń kultywować. Czy zdajesz sprawę z tego, że będą wyjątki z tego programu kolportowane pod hasłem Cezary Łazarewicz. Byłem na kongresie przyjaciół Korei Północnej. O tym samym pomyślałem, że po prostu gdzie bym zrobił cięcie, żeby przedstawić Łazarewicza jako północno-koreańskiego komunistę. Czy mogę, ponieważ... jedno ad vocem i płynę dalej tematycznie. Dobra. Dobrze, chyba, że Dominika jeszcze będzie chciała. Nie? Dobra, nie. Monika i... To, co, o czym pan powiedział, i to gdzieś też taka refleksja, że możemy świat, tak tutaj pan już był i w Korei, i wywiad z Putinem, że są pewne rzeczy, które są takie pokazane no, jednoznacznie albo tylko no, jednowymiarowo. Ale może właśnie no, tylko takie pokazywanie i świat składa się z tylu elementów, że to, że my możemy jakąś jedną kostkę włożyć w to, a potem ktoś inny włoży zupełnie inną, ktoś jeszcze coś innego, to my potem dopiero z tego jakiś całościowy obraz możemy mieć. Natomiast no, to, co pani proponuje, to jest taka właśnie dychotomia poznawcza,
Więc jakoś z tym jest mi ciągle trudno się zgodzić, ale dziękuję za pani głos. Przepraszam, że też przerwałam pani, ale musiałam zastopować pewnego rodzaju manipulacje. Ja z kolei bym zakończył tutaj ten wątek, bo wydaje mi się, że każdy powiedział na ten temat, co chciał powiedzieć, a też właśnie widzowie, jak rozumiem, wyciągną swoje wnioski. Idę dalej, ale nie za daleko. Mianowicie parę dni temu kolega podesłał mi, ale taki kawałek print screena tekstu pod tytułem Dość symetryzmu. Wyświeciło mi się moje nazwisko, mi się nie, znowu tygodnik polityka, Jezus Maria, ile można, po prostu znowu Mariusz Janicki i jego obsesje na punkcie symetryzmu. A tymczasem nie, nie tygodnik polityka, nie Mariusz Janicki, tylko Gazeta Polska i Dawid Wilstein. Naprawdę, zdjąć nazwiska to w zasadzie jest ten sam tekst, tylko że wersji Janickiego źli są symetryści, ci tacy niby nie pisowscy, ale nie plaskiem przed Donaldem Tuskiem, a w wersji Wilsteina źli są symetryści jakby prawicowi. Padają dwa nazwiska. Terlikowski i Jurasz. O dziwo nie pada twoje, więc zastanawiałem się dlaczego. Czy może Dawid... Łukasz nie jest prawicowy. Kto, Warzycha? Ja? Nie żartowałem. Czekajcie, zaraz dojdę. To był żart. Ale kpiny na bok. Najważniejsze jest według mnie w tych dwóch tekstach pewna praktycznie ta sama myśl, że z tamtymi nie można rozmawiać. Że po prostu to jest poniżej, że oni są tak źli, a od polityków jeszcze być może nawet są gorsi ci popierający w tym wypadku dzisiejszą władzę albo dzisiejszą opozycję i tak dalej, że nie wolno z nimi rozmawiać. Po prostu. I to jest jednogłośnie i Janicki, i Wilstein, Dawid Wilstein. Przy czym no, dzisiaj Janicki ma większe przełożenie, bo jakby jest po stronie władzy, więc jeszcze tam jest ten apel, że żadnej deeskalacji, dorżnąć w atach i wojna na całego i tak dalej, i tak dalej. Więc chodzi mi o to, że jak co z tym fantem zrobić po prostu, kiedy jakby dosyć istotni publicyści, politycy po dwóch stronach chcą tej wojny. Znaczy chcą po prostu ci, co próbowaliby deeskalacji, tam zresztą profesor Matczak teraz polemizuje z Janickim z kolei, bo Janicki go tam po nazwisku zaczepił. No, ale to jest... Ja nie wiem, czy ten tekst Dawida Wilsteina powstał już po opublikowaniu petycji Klubu Jagiellońskiego, czy przed, bo mam wrażenie, że tutaj... Co to była za petycja, powiedz. To jest petycja, którą podpisały 24 osoby, w tym ja również, ale z różnych stron, bo tam jest między innymi Jakub Dymek, Wojciech Jakubik, Marcin Giełzak, Jan Śpiewak, z którym ja normalnie nie wiem, czy bym nawet do stołu usiadł, ale pod tym się podpisuję razem z nim, bo uważam, że sprawa jest po prostu ważna. Oni tam postulują trzy rzeczy, czyli po pierwsze reset konstytucyjny, po drugie to, żeby skończyć z wyniszczaniem państwa, i po trzecie, żeby wyjąć te najważniejsze projekty rozwojowe spoza obrębu konfliktu politycznego. Czyli rzeczy, które no moim zdaniem są absolutnie konieczne. No mów, ja sprawdzę. Jak wejdziesz na stronę Klubu Jagiellońskiego, to tam jest to na pierwszej, zaraz na początku. Tam. Nie, ja sprawdzam, czy Wilstein się do tego... Natomiast, to tego nie wiem, bo nie czytałem tego. Sprawdzę, bo mam w ogóle mnie to nie zaskakuje, dlatego że ja Dawida Wilsteina uważam po prostu, to jest moje oczywiście osobiste zdanie, uważam go po prostu za propagandystę. Już od dawna odegrał bardzo złą, mówiąc najdelikatniej, rolę w mediach publicznych. Wielokrotnie zagrzewał do takiej wojny i do tego, żeby właśnie jeszcze mocniej i twardziej, co jest moim zdaniem dla samego PiSu drogą na ścianę. No ale kompletnie mnie ten jego tekst nie zaskakuje. On zawsze był wrogiem i porozumienia, i jakiejkolwiek normalnej dyskusji, i przede wszystkim zwolennikiem twardego kursu. Natomiast to jest właśnie, tak jak powiedziałem, droga na ścianę, dlatego między innymi podpisałem się pod tym apelem i mam wrażenie, że ten jego tekst jest reakcją właśnie na ten apel. Tu oczywiście mamy do czynienia też z grą pomiędzy panem prezydentem, który wydaje się
skłaniać do tego, nie wiem z jaką determinacją, no ale żeby jakoś ten temat pociągnąć, a Prawem i Sprawiedliwością, w którym też się kotłuje, no przecież widać, że tam nie ma w tej chwili żadnego spójnego kursu, nie ma żadnej spójnej myśli, jest jakaś rywalizacja pomiędzy skrzydłem, które mówi opamiętajmy się, bo za chwilę się rozbijemy, a skrzydłem, które mówi mocniej, twardziej. Ja napisałem zresztą 2 dni temu tekst na portalu Onet, czy wczoraj nawet ten tekst się ukazał, pokazujący, jak należy odczytywać odwołanie profesora Ryszarda Legutki z funkcji szefa delegacji PiS w Parlamencie Europejskim, a powołanie Dominika Tarczyńskiego, czyli faceta z dechą. No bo nie wiem, czy pamiętacie, że on na jednej, chyba na ostatniej konwencji przed wyborami, dużej konwencji PiS, wystąpił z taką deską z powbijanymi gwoździami. To jest takie bardzo symboliczne, bo sam Dominik Tarczyński jest taki właśnie dechowaty, a to jeszcze wyszedł z tą dechą. No i profesora tłumacza dzieł Platona zastąpił facet z dechą. Ale powiedz mi, jak to wytłumaczyłeś? Proszę cię, bo mnie samego to ciekawi, te kulisy tej zmiany. Dlaczego tak się stało? No bo widocznie Jarosław Kaczyński doszedł do wniosku, że Ryszard Legutko po pierwsze jest nieskuteczny, w co ja jestem gotów uwierzyć, ale że Tarczyński będzie skuteczniejszy, dlatego że skoro nie zadziałała twarda narracja przed wyborami, to trzeba więcej twardej narracji, to może zadziała. To jest po prostu... Marek, już ci daję, to mam jeszcze jedno uzupełniające, bo krąży też taka trochę spiskowa teoria, że Jarosław ma z Pegasusa, znaczy miał informację też, kto na niego nadawał we własnej partii, że może biedny profesor Legutko... Nie mam pojęcia, ile w tym jest prawdy. Jedno, co mogę powiedzieć, to wydaje mi się, że w Pegasusie dużo rzeczy jeszcze z Pegasusa może wyjść i mam nadzieję, że sprawa zostanie uczciwie zbadana, bo dla mnie przynajmniej, nie wiem jak dla was, ale dla mnie sprawa prywatności, kompetencji inwigilacyjnych służb jest bardzo istotna i tu pozwolę sobie wbić jeszcze małą szpileczkę obecnej władzy, która władzę przejęła, ale przejęła też wszystkie instrumenty, które w tej dziedzinie stworzył PiS i nie ma żadnych projektów, żeby te instrumenty ograniczyć, a dużo ich stworzył, naprawdę. Czarek, proszę. Wiesz co, gdyby ta dyskusja w PiS-ie dotyczyła tylko tego, jakieś frakcje ze sobą walczą i ona by się toczyła publicznie, to by było świetnie. To by pokazywało, że to jest partia. Tylko że ten spór to się toczy o dostęp do ucha prezesa. To jest taka partia wodzowska, w której najwyższą władzą jest prezes. I jak wstanie rano i coś mu się nie spodoba, no, ja trzymam kciuki, bo oni idą na zderzenie ze ścianą. Widać, że prezes nie... Te wszystkie perony już mu odjechały, nie kontroluje tego, co się dzieje. Myślę, że on w ogóle nie rozumie nowoczesnego świata, nawet nie nowoczesnego, no tego świata, który nas otacza, a ma za sobą pół Polski. Bo zacząłeś od tego... Eskalacja, deeskalacja, nakręcamy wojnę, łagodzimy wojnę. Ja uważam, że no tak, będą zawsze takie gazety jak Gazeta Polska, która mówi ani kroku wstecz. Polityka nie jest porównywalna z Gazetą Polską. Znaczy, to nie są odbicia. Ale jest porównywalne to, co Janicki pisze z tym, co pisze Wilczaj. Tu jest, tak, wiesz... ale jeden i drugi nie rozmawia. To są z tego, co wiem, po prostu, tak, idą, wiesz, no. Oni prezentują własny punkt widzenia i to jest, pamiętacie u Orwella, ignorancja to siła. Nie poznaje, nieważne kto co myśli, jak świat wygląda, my wiemy swoje. I ja sam nawet wielokrotnie dowiadywałem się z własnego życia reporterskiego, że dopóki nie porozmawiałem z ludźmi, nie dowiedziałem się, to okazywało się, że ja miałem bardzo radykalne poglądy, a rozmowa prowadzi do tego, że no jesteśmy w stanie poznać drugą stronę, argumenty, zderzyć się z nimi, a nie z wyobrażeniami o argumenty. To jest ekstremalny przypadek. Jak tego Janusza Walusia, o którym tu wspominałem, spytałem w więzieniu, dlaczego on jednak się zdecydował na taki krok radykalny, żeby pozbyć się swojego wroga, czyli zabijając go. On mówił, że to był straszny facet. On czytał, to chyba była taka bardzo radykalna gazeta Citizen w RPA,
I tam o tym Krysie Hanim pisali same najgorsze rzeczy. A pytałem się go, a skąd on wie, jak on wyglądał? On mówił, no z gazet. Czyli rozumiecie, że można sobie wroga stworzyć na podstawie lektury, nawet nie poznając człowieka osobiście, nie pytając go o motywację. Zresztą to... A jakby go poznał, to pewnie by go mógł już nie móc zastrzelić psychicznie. To tak to działa. To córka Haniego powiedziała, że gdyby on poznał mojego ojca, to pewnie by go nie zastrzelił, bo by zobaczył w nim człowieka. Tak samo ja miałem takie doświadczenie z Urbanem, że przeczytałem jego biografię. I oczywiście... Ale to ostatnią? Tak. Karasia i Sterlingowa. Mhm. I chyba największy komplement dla autorów jest taki, że ja zobaczyłem po przeczytaniu tej książki tam człowieka, a nie cynicznego gracza, człowieka bez zasad, bez honoru, bez wszystko to, co o nim słyszałem. I miałem tego pecha, że Urbana akurat w stanie wojennym poznałem, ani wcześniej, ani później. Później mnie już nie interesował. Nie w sensie osobistym, no, tylko że... postać. I wiesz co, dla mnie też było ogromnym zaskoczeniem, jak przeglądałem archiwum polityki od 1957 roku do współczesności i trafiałem na teksty Urbana i zobaczyłem, przecież to był wspaniały dziennikarz. Kiedyś mi Adam Michnik powiedział, że oni w latach 70. szukali kogoś, kogo można przyciągnąć do KOR-u. I na kogo trzy nazwiska wymieniali. Jednym z nich był Urban. A dlaczego? No bo on był w latach 70., o czym dzisiaj już zupełnie zapominamy. No człowiekiem, który sprzeciwiał się, niósł nowe wartości. No, on był też w niełasce ówczesnego aparatu. A to w latach 60. Ale właśnie to, no, myślę, że też a propos Terlikowskiego. No, z Terlikowskim zawsze można było rozmawiać. Jego poglądy nigdy nie były akceptowalne. Ale teraz coś się z nim stało, że on mówi rzeczy, sam się temu dziwię, mówię, o, ja się z Terlikowskim w tym zgadzam, w tamtym się zgadzam. Też być może jest taki... Całunek śmierci, no bo... Ale też mówię, zobaczmy, no, ale co się... Ale zobaczmy, co się z Giertychem stało. No. Co się z Kamińskim stało. Tak. Kiedyś to daliśmy im szansę na to, żeby się zmienili. Ludzie z czasem mądrzeją, no być może... A to już zależy, z której strony na to patrzy. Dobrze, przepraszam, Dominika, przypominam, że tematem wywoławczym była, wiesz... Tak, właśnie chciałam wrócić do tego tematu. Dziękuję ci bardzo. No bo ja myślę, że to jest bardzo, bardzo symptomatyczne to, co się pojawiło w Gazecie Polskiej, tak? Ten tak, Dawid Bilstein w Polskiej. Tak, no bo wiadomo, PiS przegrało wybory, są teraz w rozsypce, to jest rozedrganie i są te frakcje, które chcą rozliczyć się, zrobić takie podsumowanie, dlaczego przegrali, czy były błędy w kampanii i tak dalej, i tak dalej. Czyli siłą rzeczy krytykują i to, jak była prowadzona kampania, i to, jakie tam tematy były podejmowane. No i jest ta frakcja taka odruchowa, która mówi, no przegraliśmy, bo było za delikatnie, bo ludzie z naszej strony rozbijali naszą jedność, coś tam kręcili nosem na różne rzeczy. No i to jest właśnie ten odruch, który Wilczstein zaprezentował. No to jest bardzo ciekawe. Ja polecam strasznie. W tym tygodniu była ciekawa rozmowa w RMF-ie z Janem Krzysztofem Ardanowskim, który dokładnie, on nie jest żadnym liberałem z PiS-u. Jest jakby z tego starego jeszcze KOR-u PiS-owskiego, ale on właśnie rozlicza i opowiada o tym, jakie były błędy, że za dużo było gadania o Tusku, że dla młodych ludzi oni zupełnie odpłynęli od PiS-u, bo to jest jak gadanie, cytat, o smoku wawelskim. Tam się pojawiają niesamowite wątki. On w ogóle jeszcze mówi, że straszny błąd, że teraz PiS właśnie idąc w nam taką, no, taką mobilizację swojego twardego elektoratu, że oni sobie wybrali właśnie ten wątek Kamińskiego i Wąsika, bo on w ogóle mówi, że afera gruntowa, od której to wszystko się zaczęło, że to był wymysł, że oni tam rzeczywiście przekroczyli uprawnienia, że posługiwali się sfałszowanymi dokumentami. Naprawdę osoba z PiS-u. Może Jan Krzysztof Ardanowski to był zawsze dysydent wewnątrz. Tak, ale też ciekawy wątek. Tak, ale... Był wtedy pisowskim wiceministrem rolnictwa u Lepera, nie? Tak, i potem był...
Tak. Ale był jeszcze on. To wszystko on jeszcze... już sąd potwierdził. To nie jest no tak, ja wiem, ale osoba z PiSu, ale osoba z PiSu mówi. Ja rozumiem, to wprost, że rzeczy oczywiste dochodzą do opóźnienia. Panie Cezary? Jak rozumiem, to, o czym pisze Wilczeń, to też jest reakcja na takie, wiecie, no jakby rozluźnianie szeregów. Mhm. I też no, bardzo polecam tę rozmowę. I no, mnóstwo wątków tam się pojawia. I też właśnie tych błędów, że oni się nie rozliczają z tej kampanii, że cały czas Jarosław Kaczyński, który był odpowiedzialny za to, jak to wyglądało, idzie cały czas w tę samą stronę, czyli idzie na zderzenie ze ścianą, co już też... Znaczy, ale zauważcie jedną proszę rzecz jeszcze a propos tekstu Dawida Wilcztajna. Radykałowie, nie mówię teraz o radykałach tylko z tej strony, z każdej strony, będą zawsze bronić radykalizmu, bo oni żyją z radykalizmu. Oni się na tym, przepraszam, pasą. Oni mają z tego publiczność. Tylko polaryzacja i radykalizm, i trwanie radykalizmu zapewni im istnienie. I to nie jest tylko historia Dawida Wilcztajna. Bardzo dużo osób byśmy mogli po obu stronach tej układanki wymienić takich. Nie, bo ja właśnie mówiłem o pewnej tu symetryczności, to znaczy tych haseł nie cofamy się. Znaczy, bo tak, bo ani jakby w tył. Umiarkowani po obu stronach, znaczy, tak, no, jacyś ludzie, którzy szukają jakiegoś porozumienia, a przynajmniej obniżenia temperatury sporu, mówi, że może by się troszeczkę cofnąć, tak? Zarówno ludzie po stronie władzy, jak i ludzie po stronie opozycji. Natomiast tutaj jako symboli używam Wilcztajna Jelińskiego, ani kroku w tył, bo po prostu no, to jest coś bardzo złego. Tak? Znaczy, tu musi być konfrontacja. Właśnie pytanie dokąd? Znaczy, jak w tej walce o pokój? Tak? Mi się wydaje, że tutaj clue jest tego takie, że w tym zawołaniu nawet nie chodzi o to, nie cofamy się i że ma być radykalnie, tylko nie rozliczamy się, nie zastanawiamy się, co jest nie tak w tej naszej strategii. Tak rozumiem te wszystkie felietony właśnie Janickiego, że on opozycji, dla niego... Po stronie władzy nie ma, że władzy wszystko jest okej, bo jest władzą, wygrała. Tak? Problemem były zawsze te osoby, które uważają, ówczesna opozycja robi źle to i tamto. Błędem było to i to. Ich to strasznie denerwowało, że ludzie, w ogóle dziennikarze, publicyści w ten sposób analizują działania wtedy Koalicji Obywatelskiej, czy nie wiem, jakiejś tam innej partii wtedy opozycyjnej, no bo to jest właśnie osłabianie tej decyzji, że to jest, trzeba mieć zwarte szeregi, nie ma żadnego rozliczania, żadnego zastanawiania się nad strategią, trzeba mówić tylko, że PiS jest zły, PiS najgorszy i to nam zapewni zwycięstwo. No tak, to jest ten rodzaj myślenia i to jest no jakby symetryczne, bo to jest ten sam rodzaj myślenia, który Wilcztajn pokazuje, tak? Że trzeba po prostu cisnąć swój przekaz. To wrzucę takie dwa tematy w jednym, ale wiążą je nadchodzące, bo znowu jesteśmy w kampanii wyborczej. Kurczę, całe życie w kampanii wyborczej. Dobry tytuł na książkę. Więc mamy kampanię wyborczą przed samorządowymi, przed eurowyborami. I chciałem was... Prezydenckimi w gruncie rzeczy też. Tak. Mimo, że tak, tak, oczywiście, oczywiście. I chodzi mi o... Przedstawię kilka wątków, a wy wybierajcie sobie jak Forrest Gump te czekoladki. A mianowicie, z jednej strony jest tak. Miała być koalicja szeroka, jakby logiczna dzisiejszej władzy, co się nie stanie. Lewica, jak rozumiem, została trochę wykolegowana i ma iść sama, co powoduje konsekwencje takie, że na przykład Lewica musi wystawić kandydata w Warszawie, no bo Warszawa jest symboliczna, więc to jest potwierdzone, że Magdalena Biejat będzie, tak? Czyli Magdalena Biejat startuje w Warszawie, co z kolei... Dobra, nie będę szedł, wy będziecie interpretować. Jest kwestia taka, fantastyczne sondaże dla trzeciej drogi, a jednocześnie mnie się na przykład zlewa ta trzecia droga po wyborach. Tak jakby ale widziałem... Ale z czym ci się zlewa? Platformą. To znaczy w tym sensie, że, bo widzę na przykład, sytuacja jest taka z mojego punktu widzenia, Platforma dostała te około 30%, a trochę to życie polityczne nasze wygląda jakby dostała 55%. I gdzie jest ta trzecia droga? A jednocześnie widzę, że w sondażach jest, istnieje, dobra. I ostatni wątek, ciekawy tekst czytałem wczoraj w wyborczej Dominiki Wielowiejskiej, która pisze, nie wiem czy to prawda, że... Różni politycy PiSu dzwonią po znajomych z Platformy spanikowani, czy są na liście Pegasusa, bojąc się, że to kontroluje to wszystko dzisiejsza władza, że im po prostu odpalą prywatne sprawy przed wyborami. Nie mówiąc o tym, że no, Donald Tusk stał się, że tak powiem... Właścicielem teraz. No, on kontroluje, co tak naprawdę się, co w tym, co z tego Pegasusa wypłynie. No i pytanie jest właśnie o czynnik pegasusowy. A, i tutaj stawia Wielowiejska tezę, że Pegasus przed tymi wyborami może być tym, czym była afera wizowa przed parlamentarnymi, czyli po prostu wysadziła kampanię PiS-u w powietrze. Czyli mamy Lewica, trzecia droga, PiS...
Tylko wydaje mi się, że jak rozmawiamy o tym, że Pegasus może wysadzić teraz kampanię PiSu, to nie w taki sposób, że jakieś kompromaty będą teraz w TVP leciały z tych podsłuchów, tylko że po prostu to rozsadzi partię, tak? No bo tak, nagle się... mówię, że na przykład będzie konferencja prasowa i się okaże, że iluś wpływowych polityków PiSu było podsłuchiwanych przez własnych kolegów. A to wracając na sekundę do tego wywiadu z Krzysztofem, z Janem Krzysztofem Ardanowskim, on też tam opowiada, że bardzo chciałby się dowiedzieć, czy na przykład jak była piątka dla zwierząt wtedy, kiedy była ta cała afera, czy on był wtedy podsłuchiwany. On tak? Był przeciwko piątce dla zwierząt. Tak. I on wtedy został zawieszony na rok w prawach członka, więc to był duży skandal. No to jest zagrożenie egzystencjalne dla tej partii, tak? I teraz jeszcze, jak informacyjnie będzie to rozgrywać koalicja rządząca? No bo oni już teraz mówią, tak jak Donald Tusk powiedział, oni mają listę, tak? Zastanawiają się teraz, jak ją ujawnić. Nie, powiedział, to Adam Bodnar też powiedział, że oni już wiedzą, mniej więcej, że mają jakieś takie dane i zastanawiają się, jak teraz... Raczej powyżej setki niż poniżej. A to tego już nie wiem. Nie? Oni chyba nie podawali nigdy publicznie, jakie to są... jakie urzędy dokładnie. Liczby, tak. Pamiętajmy też, że to jest bardzo drogie. To, no w sensie ja wiem, że jakby na wiele stać budżet państwa, ale to jest naprawdę bardzo drogie uzyskanie licencji też na kolejny podsłuch na konkretną osobę. Tak? Więc... Ja mogę powiedzieć tyle. Na pewno trzymanie na pokładzie pana Kamińskiego przede wszystkim, pan Wąsik to tam podczepiony pod niego, było ogromnym błędem wewnętrznym również PiSu. Jak ja rozmawiałem z osobami z wewnątrz tej partii i to grubo jeszcze przed wyborami, to no, powiem najdelikatniej, pan Mariusz Kamiński nie był powszechnie uwielbiany. Ja mam też bardzo dużo do niego zarzutów, abstrahując od afery gruntowej, ale to jak on prowadził między innymi policję w latach, kiedy był już, czyli druga kadencja PiS, kiedy był ministrem spraw wewnętrznych, no był moim zdaniem skandaliczny. Ochrona generała Szymczyka po jego słynnym strzale z granatnika, to jest tylko jeden epizod. PiS zrobił sobie krzywdę, Kamiński był nieusuwalny, no i teraz można sobie zadać pytanie, patrząc na to, co się dzieje, dlaczego był tak bardzo nieusuwalny? Czy tu przypadkiem nie ma jakiegoś związku ewentualnie z tą wiedzą, którą posiadał, i jest pytanie, czy wszedł w posiadanie tej wiedzy legalnie? Natomiast rzeczywiście skupienie się przez partię i cały czas oni przecież ten temat trzymają na pierwszym palniku, na obronie tych dwóch panów, których ja zacząłem już nazywać złośliwie Flipem i Flapem, jest kompletnym strzałem w stopę. Kompletnym. I to pokazują sondaże, gdzie osób uważających, że oni powinni odzyskać, utrzymać mandat w zależności od tego, jakie kto ma tu stanowisko, jest mniej niż wyborców PiS. To ale jest mniejsza oni zaraz grupa. Będą kandydatami PiSu do też, Parlamentu Europejskiego. To nie jest pewne, natomiast ale gdyby tak się to stało... To będzie problem, bo natomiast przecież oni stracą 10 mandatów, a jeżeli mają stracić na rzecz Wąsika i Kamińskiego, to jeszcze większa oczywiście, afera będzie. Ale jeszcze jest ale ja Kurski wchodzi w grę. Ale ja powiem jeszcze jedną rzecz. Dlaczego? Marek, Dominika, dajcie Łukaszowi dokończyć. Ja tutaj mam stanowisko, przepraszam, po prostu pryncypialne. Znaczy mnie te rozgrywki wewnątrz PiSowskie naprawdę mało obchodzą. Mnie interesuje to, w którym miejscu my jesteśmy jako Polska, jeżeli chodzi o drogę i kurs Unii Europejskiej. Uważam te wybory za absolutnie kluczowe. Uważam, że takie kwestie jak tak zwana federalizacja Unii Europejskiej, mówię tak zwana, bo tak naprawdę byłoby to coś znacznie gorszego, kwestia polityki klimatycznej, to są rzeczy, które się będą decydowały w tej kadencji Parlamentu Europejskiego. I jeżeli PiS wystawi do tych wyborów takich ludzi jak panowie Wąsik i Kamiński, zamiast wystawić ludzi, którzy rozumieją, co się dzieje, którzy są w stanie się porozumiewać tam na miejscu w Parlamencie Europejskim i kontrolować te procesy, to zamiast takich ludzi wystawi tych dwóch, no to jest to absolutna kompromitacja dla tej partii, która moim zdaniem nie będzie miała prawa mówić, że pilnuje czegokolwiek w kwestii polskiej suwerenności, w kwestii odporności właśnie na politykę klimatyczną wynikające z jej skutki i tak dalej. Po prostu no to będzie kompromitacja. To teraz Monika. Tak, to ja bym chciała, że o tym Pegasusie i panu Wąsiku bym chciała, chociaż bardzo zabawnie, jak u pani w programie nawiązanie do krzyżaków i tam mój ci on jest zarzucanie, tak bardzo to było. Na oko presja. Tak, 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 tak. To, na więc, łęczką, tak, tak. Tam szalik zarzucano Kamińskiemu. I nawiązanie nam potem do sceny, kiedy pani Kamińska wita się z mężem.
ale to zostawmy. Ja bym chciała, żebyśmy tak wrócili ileś lat wstecz, kiedy zastanawiało się, że obojętnie no z jakich powodów, czy Jarosław Kaczyński czy będzie chory, czy może go w ogóle nie będzie, czy też już utraci swoje takie możliwości intelektualne, czy też przywódcze. Wiadomo, że kiedy przywódca przegrywa, no to coś traci. I zawsze mówiło się o tym, że taką osobą, która go będzie mogła po tej prawej stronie zastąpić, będzie Zbigniew Ziobro. Pamiętacie? To było bardzo mocno mówione. I dzisiaj wiem, tak, no ale że to było tak, tak. No wiadomo, teraz to jakby też inna partia, no i teraz choroba Zbigniewa Ziobro, więc nie ma też takiej osoby, o tym, o czym pan mówi, jaka będzie ta polityka. Wydaje mi się, że też nie ma teraz takiej osoby, która była tak, raz, że jest konflikt wewnętrzny, działania, pan mówi na ścianę, mi się wydaje, że one są po prostu na boki i po prostu nie wiadomo co i nie ma też takiej osoby, która mogłaby poprowadzić tę prawą Czarnek, który jest typowany teraz coraz częściej. Kandydaci są właśnie, pan Czarnek, pan Morawiecki, bardzo, znaczy chcą, ale ci, którzy chcą, nie znaczy, że są w stanie ze sobą to poprowadzić, scalić i właśnie te ruchy takie, że teraz, tak jak pani mówiła o tym wywiadzie, tutaj tęci popełnili błędy i tak dalej, no tak trochę statek tonie i wtedy szukamy tej szalupy, którą można odpłynąć i powiedzieć, to nie my. Więc no i rzeczywiście teraz co wyniknie w związku z wyborami do Europarlamentu i z tą polityką klimatyczną, która wydaje się, że ona jest takim sporem ideologicznym, natomiast to patrząc na to bardzo konkretnie, ja patrzę jako to radna Warszawy i tutaj chociażby kwestie, zresztą my kiedyś na spacerze z psami się nawet różniliśmy w kwestii strefy czystego. Na szybciutko. Strefa czystego transportu, chociażby też to, co za chwilę się pojawi, czyli mówi się o 27 roku, czyli w sumie za chwilę, czyli też ta polityka dotycząca energooszczędności budynków i że może to dotknąć nawet 17 milionów polskich rodzin. Więc to są rzeczy bardzo niebezpieczne i też przyspieszone wszystko te działania, które są. I ja nie chcę się wypowiadać, bo my rzeczywiście czasami dziennikarze, myślę, że robimy ten błąd, że jesteśmy dziennikarzami, a wypowiadamy się bardzo na tematy ekonomiczne, do których się do końca nie znamy, na tematy klimatyczne, do których się też do końca nie znamy i trochę w związku z tym operujemy czasami jakimiś bardziej swoimi odczuciami i tą wiedzą, którą chcemy, gdzieś tam przeczytaliśmy, ale to nie jest też taka wiedza gruntowa, tylko taka, która też nam czasami pasuje. Ale te decyzje, które mogą być podjęte przy pewnym entuzjazmie albo sceptycyzmie, one mają bardzo, to nie chodzi tutaj rzeczywiście o ideologię, tylko chodzi o ludzi i o to, jak te rozwiązania będą miały wpływ na przyszłość. Ja tylko mam taką, obserwację, że prawica, która się martwi, że teraz będzie mniejsza reprezentacja prawicy w Parlamencie Europejskim i przez to polityka klimatyczna będzie z tymi ambitnymi celami, tak, redukcji emisji, myślę, że nie muszą się aż tak bardzo martwić po tym, co słychać, co mówi Władysław Kosiniak-Kamysz o tym, że polityka klimatyczna jest jeszcze do przejrzenia, że to jest zbyt ambitne, że tutaj mamy wojnę, więc nie możemy w ogóle już myśleć o takich ambitnych celach. Donald Tusk też ma takie wypowiedzi, że to jest wszystko do rewizji. Przy tym spotkaniu z Scholzem też coś takiego opowiadał. No bo znowu tutaj następuje taka rzecz, że okej, może to jest ten przykład Polski, tak? Słabnie ta reprezentacja prawicy, ale to też się odbywa trochę takim jakby handlem, że część z tych haseł, którymi prawica zdobywała wyborców, one zostają przejmowane przez liberałów. No tak jest na przykład z migracjami, tak? Więc to też nie jest tak, że tutaj nagle będziemy mieć jakiś taki liberalno-lewicową agendę. No bo jest przepływ tematów. Jednak. Też zwracam uwagę, że sondaże wyborcze, oczywiście na razie to jest jeszcze dosyć wcześnie mimo wszystko, ale pokazują, że być może inaczej się jednak ułożą siły w Parlamencie Europejskim. To nie znaczy, że w Polsce strona, powiedzmy, suwerennościowa wygra, ale w innych krajach to może zmniejszyć przewagę IPP plus socjaldemokratów, no plus liberałów tam okazjonalnie. A ja to patrzę z dużą nadzieją,
na to, co będzie w tych dwóch najbliższych, nawet w trzech najbliższych wyborach, bo widzę całkowitą rozsypkę po tej stronie populistycznej, do której zaliczam PiS. Taki był sygnał z Krakowa, że Kaczyński powiedział, że nie będzie płacił za kampanię wyborczą kandydatów, kandydata z Krakowa. To najpierw jemu powiedział. O parlamentarzystach europejskich to samo powiedział. Ja się zastanawiam, gdzie są te pieniądze, które oni nakradli z tych wszystkich państwowych przedsiębiorstw. Gdzie są te milionowe odprawy, gdzie są te milionowe pensje, może w nieruchomościach. A z drugiej strony w sprawie Pegasusa nie trzeba nic robić. Wystarczy tylko podsycać taką niepewność, która jest. To na pewno wystarczy do wyborów samorządowych. Widać, że partia jest w rozsypce. A jak się bierze na sztandary Wąsika i Kamińskiego, to też trzeba się liczyć z tym, jak wiemy z afery gruntowej, że to są faceci, przynajmniej Kamiński, którzy są w stanie przekroczyć wszystkie granice, żeby dorwać swoich przeciwników politycznych. Więc to, jeśli poseł Brejza twierdzi, a tak naprawdę pewnie jest, że jego podsłuchiwania w komisji, przepraszam, w czasie kampanii wyborczej. Więcej, że służby specjalne przekazywały te informacje do telewizji, żeby go kompromitować, no to powinien być koniec dla takich polityków, którzy się posługują takimi metodami. Czym więcej osób zostanie skompromitowanych, czyli się udowodni im, że brali udział w podsłuchiwaniu opozycji, a nawet własnych ludzi, to oni po prostu powinni zostać wyeliminowani. Jeżeli tam było naruszenie prawa, to o czym mówisz, czy co niektórzy podejrzewają, byłoby naruszeniem prawa, no to nie tyle powinni zostać wyeliminowani, co po prostu powinni stanąć przed prokuratorem. No tak, ale przed prokuratorem to staną za 2 lata, ale dzisiaj to rozsadzi PiS jako partię, mam nadzieję. Tam jest jeszcze taki wątek, który mi przypomina film Incepcja, to znaczy rzeczywistość w rzeczywistości, bo szeroko są kolportowane te plotki, no, na razie to są plotki, tak, że Wąsik z Kamińskim na zlecenie w Kaczyńskiego podsłuchiwali masowo kolegów z partii, koleżanki, ale teraz się pojawia nowa interpretacja, że to Morawiecki z Bielanem puszczają ploty, że byli podsłuchiwani przez Wąsika i Kamińskiego, żeby ustawić się lepiej przed wyborami europejskimi. Mówię, to jest incepcja, tak? To już nie wiesz, to wahadełko. Ale to właśnie powiedziałem, że to już nic nie trzeba robić, wystarczy tylko podsycać takie ploty. Chciałem jeszcze jeden przed polecajkami książkowymi wątek, który poruszyłem, a nie pociągnęliście, a mnie pewnie część widzów interesuje. To znaczy wątek Lewicy i trzeciej drogi przed... No bo Platforma idzie grubo, szeroko, mają premiera, na fali rozliczenia. Tu nie ma co w sumie chyba, że chcecie komentować. Interesuje mnie kwestia Lewicy i trzeciej drogi w tym momencie. To patrzę na ciebie, mówię Lewica, patrzę na ciebie, sorry, albo nie sorry. To szybko, co z tą Lewicą? No, nie wygląda to dobrze, jeżeli mogę już to ocenić nawet. Tak jak powiedziałeś, miał być ten wspólny start, były takie rozmowy prowadzone, po czym one zostały zerwane. No ale tutaj to mogło pójść w 2 strony, tak? No bo na takim krótkim odcinku ten wspólny start im się opłacał, tak? No bo oni są w kryzysie, pospadało im poparcie, więc oni by zarobili tak naprawdę pewnie w wielu miejscach jakieś miejsca w radach miasta i tak dalej, w sejmikach, no bo tam będą mieli problem pewnie, żeby w ogóle cokolwiek zdobyć. No ale prawda jest też taka, że gdyby oni rzeczywiście poszli razem, no to pewnie w tym takim na dłuższą metę oznaczałoby zupełnie wchłonięcie tego, co zostałoby z takiej Lewicy i staliby się po prostu jakimś takim no, bardziej progresywnym skrzydłem Koalicji Obywatelskiej. Więc trudno powiedzieć, co z tego jeszcze będzie i w którą stronę pójdzie ta partia. Druga rzecz, która jest ciekawa w tym, to jest to, że razem idzie... Wiem, już nie chciałam tego po prostu mema zużytego mówić, ale... Po tym, jak Czarek wspiera Koreę Północną, to naprawdę...
No właśnie, no tak, no jest, widać to w różnych miastach, tak? Na przykład to w Poznaniu się dzieje, w Krakowie różnych kandydatów poparli, w Warszawie będą, mają tam wspólną kandydatkę i tak dalej, więc to wygląda trochę inaczej. No ale no, no nie są w zbyt ciekawym punkcie, to na pewno. A z kolei trzecia droga, to widać w sondażach, że oni rosną cały czas, wzmacniają się. Pewnie w dużej mierze za sprawą Szymona Hołowni, no bo tutaj była ta, wiadomo, wielka fala popularności i robienie szumu wokół jego postawienia. Za sprawą bycia marszałkiem. No i oni mogą tylko zyskać tutaj. Wygląda na to, że są na tej fali. Widzicie, zaciekawiło mnie, czytałem jakieś analizy socjologiczne, że co prawda trzecia droga się utrzymuje na tym stałym poziomie, powiedzmy 14-15, ale że tam się dzieje taka rzecz, że im odpływa elektorat do Platformy, na przykład tacy, co zagłosowali, bo się bali, że nie wejdą, i wracają do Platformy albo idą do Platformy, bo im się bardziej podoba ostry kurs Platformy, a z kolei do nich płyną z Konfederacji. Ale proszę. Bo a propos sondaży, to ostatni sondaż prezydencki, gdzie Trzaskowski i Hołownia są na szczycie i mają po 20, około 4% poparcia. Ja chciałem zwrócić uwagę na ten sondaż, bo mnie uczono kiedyś, że dobry kandydat na prezydenta to jest taki, który bierze więcej niż partia w głosowaniu prezydenckim. No jak popatrzymy na ten sondaż, to jest jedyna osoba, która bierze znacznie więcej niż partia. To jest Hołownia, który bierze 9% więcej niż partia. A wszyscy inni, od PiS-u, Platformy, Konfederacji, to po prostu bardzo miernie tam wypadają. Czyli nie mają kandydata. A jeśli chodzi o lewicę, to jednak jest fenomen, że Polska, to wahadło się w lewą stronę przesuwa, a lewica nie zyskuje na tym. Ale to nie... I to jest pytanie takie, no, czy mamy złą lewicę, czy po prostu ci przywódcy lewicowi nie, są... Centrowe i prawicowe partie idą w stronę lewą, w związku z tym... To jest... Ale nie. Też widzę to, co zrobiła Platforma. Przecież ona wchłonęła mnóstwo takich działaczy, nie tylko w Warszawie, ale na prowincji. Ja jestem z dawnego województwa koszalińskiego, popegeerowskiego, gdzie ta lewica post-PZP-owska była niezmiernie ważna w latach 90. Oni tam wszystko brali. Później był czas Lepera, czyli takiego populizmu lewicowego. A dzisiaj to jest ostoja Platformy. Ale... A lewicy, takiej w sensie lewicy tam chyba nie ma, albo ona jest jakaś bardzo marginalna. Donald Tusk jest, no tak właśnie zastanawiam się, jak to nazwać, powiedziałbym politycznym gangsterem, ale nie w sensie takim, nie. Że łamie prawo, tylko w takim sensie, że jest bezwzględny również wobec swoich sojuszników. I dokładnie to robi w tej chwili z lewicą. No przecież jak zobaczymy na to, kto odgrywa najważniejsze role, jest najbardziej widoczny z Koalicji Obywatelskiej w tym rządzie. Barbara Nowacka, forsująca jednoznacznie lewicową agendę, zresztą wywodząca się z lewicy, w Ministerstwie Edukacji. Adam Bodnar, wywodzący się również z lewicy. Nie, no daj spokój. Tak, Adam Bodnar, przepraszam, zaczynał w Stowarzyszeniu Nigdy Więcej, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, to są jednoznacznie lewicowo nacechowane organizacje, nie ma żadnych wątpliwości. Ja wiem, że z waszego punktu widzenia, Adam Bodnar jest prawicowcem, okej. Ale jak zaczynamy, Rafał, Łukasz mówi, Adam, dobrze. Nie, będzie kakofonia dla widzów. Przyjmijmy, że się nie zgadzamy. Moim zdaniem Adam Bodnar jest percypowany jednoznacznie jako osoba o poglądach lewicowych. I tymi dwoma osobami tylko chociażby Donald Tusk spycha lewicę na ścianę. One są najbardziej widoczne w tym rządzie. One wyznaczają to, jak jest postrzegana Koalicja Obywatelska. Wyborcy lewicy mają Koalicję Obywatelską, która triumfuje, ma premiera. Po co mają głosować na lewicę w tej sytuacji? A co do trzeciej drogi, dwa słowa jeszcze. Moim zdaniem ta popularność Szymona Hołowni ma swoje granice czasowe. Bo fajnie jest prowadzić kolejną edycję Mam Talent w Sejmie tym razem, siedząc na tym fotelu marszałka Sejmu, tylko że to w pewnym momencie się opatrzy i zużyje.
im będzie trudniejsza sytuacja polityczna, tym trudniej będzie tym takim efekciarstwem, które powiem szczerze, mnie trochę drażni u Szymona Hołowni, będzie załatać autentyczne braki w sytuacji politycznej. To może jeszcze dociągnąć do wyborów do Parlamentu Europejskiego, zobaczymy, chociaż tu też jest pytanie, jak to będzie wyglądało. Mówię tutaj już konkretnie o Polsce 2050, bo PSL to jeszcze może być inna historia, odrębna. Natomiast dalej, ja myślę, że Szymon Hołownia się dosyć mocno do wyborów prezydenckich jednak zużyje. Może się tak zdarzyć. To jeszcze adwocem. Chciałaś, Dominika, coś i do polecaj. Jedną rzecz. Aha, a propos tego, dzięki czemu udało się koalicji zepchnąć Lewicę do narożnika, to mi się wydaje, że nie chodzi o to, kogo personalnie tam wystawia Donald Tusk. Oczywiście to też ma znaczenie, ale po prostu ten knockout nastąpił przy tym, kiedy koalicja wzięła na sztandary aborcje, związki partnerskie też i nagle mnóstwo ludzi przestało odróżniać, czym się w takim razie różni propozycja lewicy od propozycji koalicji, bo niestety widać to we wszystkich badaniach CBOS-u, na przykład to jest dobrze przebadane, że w Polsce ogólnie obywatele średnio reagują na jakieś takie hasła pod tytułem progresywne podatki i tak dalej. Ich to średnio obchodzi. Jesteśmy bardzo tak neoliberalnie nastawionym społeczeństwem i dla nich lewica to jest po prostu właśnie taka propozycja obyczajówka. Jak wzięła to koalicja obywatelska, to przestali mieć tę motywację. Ale PiS ją wepchnął w to, żeby stanęła po tej stronie. Przecież pamiętacie jeszcze, jak połowa posłów Platformy jeździła do Krakowa, żeby się pomodlić. Tak, i oni dzisiaj to już jest... Sławomir Nitras to był uważany za człowieka konserwatywnego w Platformie. Ten, który mówił... Nitras to w ogóle chyba z UPR-u się wywodzi, nie? Tak. Ale pamiętaj, że wielu już nie ma takim symboliczną postacią. Jest Bogusław Sonik. No, to jest symbol konserwatywnej Platformy, który po prostu z niej wyleciał, bo nie chciał się zgodzić właśnie na ten postulat lewicowy akurat dotyczący aborcji. Wyleciał z kandydowania. Ale też wyleciał z polityki. Przeszedł na emeryturę. Też nikt go nie zagospodarował. Ja myślę, że Sonik mógłby być, tu podpowiadam, świetnym kandydatem na prezydenta Krakowa. Ciekawa koncepcja. Komu podpowiadasz? Nie wiem. Spojrzałeś na mnie. Jestem master of puppets. Rzucam, tak sobie przyszło mi do głowy. Nie, to jest ktoś, kto jest uosabia jakąś karierę, silny, ma za sobą całą historię SKS-u krakowskiego, ma swoje zdanie, nie jest łatwy. Może Kraków konserwatywny by kogoś takiego zaakceptował. Nie chcę tu wprowadzać wątków lokalnych, bo oglądają nas ludzie w całej Polsce i też na całym świecie, jak nie wątpię. Niemniej mnie fascynuje sprawa kandydata PiS-u na wyborach prezydenckich w Warszawie. No moje miasto się interesuje. Wziąć, kocham Łódź, pozdrawiam Łodzian, ale weźcie sobie Bocheńskiego. Znaczy, w tym sensie tak zupełnie już poważnie. Znaczy, a jaki w poprzednich wyborach też? Ale wiesz co, jaki, że będę bronił jakiego, do wycięcia będzie teraz, wiesz, jak z tą północną krajową. Wiesz co, jaki nikogo będę nie udawał. Znaczy, nie, jaki to pójdzie. Ale jaki był jakim? Jaki był po prostu taki, jak zawsze jest? Trochę tam puszczał to oczko do kibiców Legii, ale też nie przesadnie. Nikt nie mógł zarzucić jakiego, że udawał, nie wiem, kogoś. A Tobiasz Bocheński, sztywny po prostu jak pręt jakiś na budowie i po prostu udaje luzaka po prostu z warszawskich ulic. Yo, ja chłopak z Warszawy. Najgorzej, że udaje kibola Legii. Nie, to już w ogóle, a to jest najlepsze, jak czytałem gdzieś komentarz, że wreszcie człowiek, który pogodzi kibiców Widzewa i Legii, po prostu tak samo go znienawidzą. No. Ej, no facet. Nie, dobra, to takie prywatą pojechałem. Jeśli można, bo to już będziemy rozmawiać o tym ewentualnych prezydenturach, czy właśnie lewicy, pani Biejat, czy pana Bocheńskiego, ty mówisz, ale to jest jakby oczywiste, kto w Warszawie te głosy weźmie, obojętnie kogo by się wystawiło. To i tak wiadomo, że Platforma w Warszawie wygra, natomiast takie właśnie dywagacje na temat co z lewicą, co z trzecią drogą, to oczywiście może się inaczej to potoczyć, ale pamiętamy, że była taka partia nowoczesna. No. Nie pamiętam. I partia Basi Nowackiej,
Ale to, co będzie ciekawego w Warszawie, to to, że dowiemy się, jakie są trendy po tym, jak sobie poradzą ci różni kandydaci, tak? No bo jeżeli na przykład ten Tobiasz Bocheński, to już są słowa Marcina Mastalerka, nawet nie moje, że jeżeli Tobiasz Bocheński dostanie słabszy wynik niż kandydatka lewicy czy kandydatka trzeciej drogi, no to się wtedy dopiero otworzy puszka Pandory. Ale jeszcze a propos Warszawy, nie wiem, czy zarejestrowaliście, że trzecia droga nadal nie ogłosiła żadnego kandydata i jest niewykluczone, że w ogóle tego nie zrobią, tak? Że po prostu nie wystawią nikogo, w zamian za to po prostu od razu poproszą o wiceprezydentkę dla Adriany Porowskiej ze swojej strony, więc... PSL wiadomo, że nigdy też... Ale tylko w tych wyborach prezydenckich, w takich miastach jak Warszawa, nie wiem, Łódź, Kraków, w tych dużych, to przecież nie gra się tylko o wygraną, bo w Warszawie wiadomo, ale to jest świetny moment, żeby wykreować na przykład w Warszawie jakiegoś lokalnego działacza PiSu, no, takiego, którego Warszawa to może... Nie zrobią, bo wystawili kibica Widzewa. Pozdrawiam kibiców Widzewa. Szacunek. A czy on nie dementował tego, że nie jest żadnym kibicem? Ale cały czas dementuje, ale wiesz, to jest takie dementowanie, po prostu efekt Barbry Streisand, to jest pikuś w porównaniu. Ale nie usunął zdjęć z meczu Widzewa. To jest kabaret. Dobra, słuchajcie. To polecajki. Ja chciałem... Szybciutko. Ja bardzo Państwu polecam. To jest Maria Ressa, noblistka pokojowa, rok 21. Filipińska dziennikarka, założycielka takiego portalu Rappler, która na ostrym konflikcie z władzą i z wielkimi koncernami, w sensie Meta, Facebook, Instagram, etc., etc. I to jest opowieść o tym, jak portale społecznościowe po prostu niszczą demokrację. A ja mam taki pejsik malutki. Wrzuciłem polecajkę u siebie na moje media społecznościowe. To mi tak się zasięgi, jak chciałem za 99 zł podpromować, to dostałem ostrzeżenie, że jest to naruszenie zasad Facebooka i że jeszcze raz spróbuję, to mi konto usuną. Więc myślę, że algorytm czuwa nad Marią Ressą i zupełnie na poważnie. Fantastyczna książka reporterska o dzisiejszych czasach. Monika. Ja tak, przyniosłam. Tak, oczywiście, ale przyniosłam 3 książki. Łupanie. Nie mogę znaleźć tej, którą najbardziej chciałam, ale generalnie przyniosłam książki, żeby niekoniecznie nowości pokazywać, tylko sięgać. Nowość. Tak, tak. Sięgać do klasyki i do takiej klasyki, czyli klasyka stoicyzmu. Seneka młodszy myśli, włączać sobie Bacha muzykę, poczytać stoików, troszkę odejść od tych emocji, które nami rządzą i myślę, że wtedy z taką bardziej też otwartą głową podchodzimy do tego, co jest ważne, a co jest nieważne. Panie Łukaszu, co pan ma? Pokaż do kamery, tam do pana. Tutaj. Książka profesora Jacka Kowalskiego, Niezbędnik Szłana, która opowiada w bardzo ciekawy, zajmujący sposób, a w ogóle Jacek Kowalski jest bardzo ciekawą osobą, historyk sztuki z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, pieśniarz, tłumacz piosenek starofrancuskich, kompozytor, poeta. A książka opowiada o powstaniu w Wandei najpierw, rok 1793, w marcu wybuchło powstanie antyrepublikańskie. Potem, kiedy tam już zaczęło wygasać, przeszło do Bretanii. Tam właśnie byli Szułani, bo Szułani to dokładnie powstańcy bretońscy. No i to powstanie było bardzo krwawo tłumione przez wojska republikańskie. Mówi się, że było to pierwsze nowoczesne ludobójstwo, a powstanie wybuchło raz dlatego, że chciano przeprowadzić masowy pobór chłopów na zupełnie bezsensowną wojnę z Prusami, ale dwa, co bardzo ważne, dlatego, że zaczęto odmawiać wolności religijnej chłopom. I oni powstali również w obronie swoich księży. Niesamowita historia, myślę, że wiele osób to zna, chociaż być może... Wiele też nie zna, więc polecam. A druga książka, którą mam w głowie, a właściwie może bardziej pisarz w głowie, bo mam w e-booku, dlatego jej nie przyniosłem w postaci fizycznej, to Srebrne Orły Teodora Parnickiego, wybitnego absolutnie pisarza zmarłego w 1988 roku, człowieka, który nauczył się języka polskiego w wieku 15 lat dopiero. Urodził się w Berlinie, jako dziecko mieszkał w Rosji,
I napisał mnóstwo świetnych książek historycznych, ale to są nie takie książki jak Józefa Ignacego Kraszewskiego, czyli takie bajki, klechdy, ale książki na najwyższym intelektualnym poziomie. Srebrne Orły to jest opowieść z Polski, ale także z czasów trochę wcześniejszych, z przełomu X i XI wieku. To jest sytuacja, w której Oton III chciałby mieć Bolesława Chrobrego jako patrycjusza Cesarstwa Rzymskiego, ale Bolesław Chrobry się na to nie decyduje. I wielkie pytanie, dlaczego? Wspaniała książka, bardzo polecam. Pan Cezary? To ja polecam Pusty gabinet Antoniego Pawlaka, poety i rzecznika prasowego prezydenta Adamowicza. No, był to najbardziej, powiedziałbym, niesamowity rzecznik prasowy jakiegokolwiek. Ale wiesz co, chciałbym powiedzieć, że tak, jeśli ktoś by kiedyś o mnie wspomniał, to chciałbym, żeby zrobił to tak jak Pawlak, bez patosu, bez tego nadymania się. Ja po przeczytaniu tej książki polubiłem Adamowicza, którego zupełnie nie znałem. On pisze tutaj, to nie jest hagiografia, to jest najważniejsze. To jest opowieść o człowieku, takie trochę z naszego pokolenia, który się wybił ponad tą przeciętność. Miał swoje wady, o których tutaj pisze. Cudowna historia. To polecam, bo to jest niski nakład. I jeszcze jedno, to co dostałem, Wojciech Lizak, to jest taki antykwariusz szczeciński, historyk, prawnik, osoba w Szczecinie znana. Ja przez wiele lat jakby zapomniałem o nim, a to jest kakogenika, to jest przeciwieństwo eugeniki, czyli takiej myśli, która miała sprawić, że społeczeństwa będą szczęśliwe. A Lizak opisuje tutaj historię Polski od czasów zaborów i pisze o psuciu społeczeństwa i państwa. I to jest fascynująca opowieść, bo z tego punktu widzenia nikt nie pisał o tych... W taki sposób. To jest esej historyczny, bogato ilustrowany, ale świetny. Nie wiem, gdzie to można kupić. Myślę, że w Szczecinie. Nie, no, w internetach wszystko można. Poza tym Szczecin nie istnieje, jak można się dowiedzieć z internetu. Dominika. Ja przyniosłam tomik opowiadań, który właśnie teraz czytam. On niedawno wyszedł w wydawnictwie Czarnym. To są opowiadania bardzo przybijające. Dotyczą po prostu życia głównie klasy ludowej, klasy robotniczej w Wirginii Zachodniej. Są pisane takim strasznie oszczędnym językiem, ale przez to są też potwornie sugestywne. No trochę ma się wrażenie, jakby się oglądało film, jak się to czyta, więc bardzo, bardzo polecam. Takie w klimacie trochę braci Coen, czyli prowincja, bieda, smutek, bieda szyby, takie historie. Ale tak, bardzo mi się to spodobało. A druga książka, którą chciałam polecić, to już nie jest taka nowość, to jest sprzed paru miesięcy, Efekt niszczący, czyli o dezinformacji. No i tutaj są różne wątki i o tym, jak są wpuszczane różne takie propagandy, anty-LGBT i po co to się robi, do społeczeństw o antyszczepionkowcach, ale też polecam, jest ostatni rozdział o propagandzie prorosyjskiej po tym, jak już wybuchła wojna. Są tam opisywane też postaci, które właśnie występują u pani w programie, więc jakby ktoś był ciekawy, polecam. No proszę. No. Klamra nam się ładna. Pani Dominika tutaj klamrę zatoczyła. Tak się zrobiła. No, ale ja bym wobec tego chciała, też nie mam tej książki, ale też polecić państwu książka Edwarda Bernaysa, nie wiem czy kojarzycie, Bratanek Freuda. Człowiek, który stworzył propagandę, którą potem, żeby za bardzo się nie kojarzyła z propagandą Goebbelsa, nazwał ją PR-em, czyli twórca PR-u. Człowiek, który pracował dla wielkiego amerykańskiego biznesu, posługując się pewnymi mechanizmami, które Freud opisuje, i na przykład zaproponowania, kiedy amerykańska firma American Tobacco do niego się zwróciła, jak zrobić, bo kobiety nie chcą palić, ponieważ jest to źle zrobione, a on wykorzystał na przykład ruchy sufrażystek i że papieros jako symbol penisa oczywiście może być symbolem władzy, kobiety, wolności i tak dalej. I na wielkie parady sufrażystek jako pochodnia wolności to się nazywało i wtedy sufrażystki szły. Potem oczywiście, żeby zapraszać i dawać gwiazdom filmowym typu tam Greta Garbo papierosy, Marlena Dietrich, które też tam się ubierały po męsku i że to jest taki atrybut męskości, które sufrażystki mogą przyjść i
piękna ideologia, za którą stały po prostu tylko pieniądze, które on dla American Tobacco zdobywał. Ja myślę, że jako komentarz trochę do tej książki pani Mierzyńskiej, z którą się kompletnie nie zgadzam, że nie z książką, tylko z panią Mierzyńską, bo ją kojarzę, to raczej pani powinna jeszcze pokazać Gustawa Le Bona, Psychologię tłumu, która tutaj leży, bo to Gustaw Le Bon bardzo dobrze pokazał, no ile już, ponad 100 lat temu. I teraz taki pojedynek, będziemy wyciągać. A ja na tą książkę tutaj omijam Le Bona. Jakie są... O, Łazary wyciąga z kieszeni. Żadnego myślenia, więc naprawdę warto po tę książkę sięgnąć i wrócić do niej. Tak, mimo że dotyczy rewolucji francuskiej, ale wszystkie te mechanizmy... Jeszcze Fromme, ucieczka od wolności. Mówiłem, będziemy jest, teraz... Też jest to o tym. Tak jak w Monty Python. To ja się... I skończy się jak w Monty Pythonie pojedynkiem na ryby. Ja kiedyś z Cezarem Łazarewiczem w Darłowie stoczyłem, wzorując się Monty Pythonem, stoczyliśmy pojedynek, mamy dokumentację fotograficzną, tak, na smażone ryby, czy na surowe, już nie pamiętam. A, właśnie, bo miałem wspomnieć... Co ja te ryby, przecież to jest marynarz, no. No tak, chciałem zaapelować, żeby państwo docenili węgorza. To jest najlepsza ryba i najbardziej inteligentna. Jezu, ja myślałem, że jakimś polityku węgorzu mówię, się przeraziłem, o co chodzi. Dobra, dziękuję wam serdecznie. Dziękuję, że zasiedliście razem ze mną, z widzami przy tym stole. Dziękuję państwu, dziękuję restauracji Oficyna i firmie NAK, dzięki której tutaj jesteśmy w Rozalinie w Pałacyku. Zachęcam do odwiedzin tego miejsca, tej restauracji. I cóż, ja zapraszam za 2 tygodnie do trzeciego śniadania. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Sponsorem głównym kanału Zero jest Racket Jobs, twój portal z ogłoszeniami pracy.